Siemaneczko, jestem powiatem Games, widzą, że house w P2C. Dzisiaj no tutaj zakup kolejnych mieszkań, domów. W poprzednim odcinku jest szybki zakup, remont i sprzedaż. Dość nieduży zarobek, ale było efektywnie, szybko, żeby poszło ten dom. Na początku odcinka zachęcam, zostawiam paczki w komentarzu, życzę miłego oglądania. Chyba to lecimy, domy. No i chcę sobie kupić domek. I patrzymy, są jeszcze nam tutaj 2, 4, 6 domów, 6, 8, 10, 12 domów ogólnie do kupienia. I patrzymy, czy jaki będzie na razie najtańszy dom. Wyłączymy przedmiejski domek z sypialnią, przestrzennym salonem, funkcjonalną łazienką oraz kuchnią. Wewnętrzne częściowo odnowiono, wnętrze częściowo odnowiono. A pozostałe materiały użyte, ale może wykorzystać podobnie albo sprzedać. Może wymagać sprzątnięcia. No ma, kupujemy 6000. Kupujemy domek. I oczywiście się tam przenosimy. Muszę także sobie. Czekajcie. Ten? Tak, chyba. Tam będę w planach miał. Ograniczył tego domu, który. Teraz kupiliśmy, zobaczymy ogólnie, co tu musimy ogarnąć. Tak szczerze. Swój style. Zobaczymy się, musimy przebrać sobie wszystkie śmieci. Mam dzisiaj, no jest troszeczkę tutaj nazbieranych. Ale tak, co pierwsze trzeba będzie zrobić. To trzeba po prostu, proszę Państwa, wziąć i ogarnąć to podwórze. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Co tu trzeba ogólnie odnowić? Elewację. Tego co będzie tylko wyczyścić. Więc tu nie ma jakiejś tam większej tragedii. Szczerze mówiąc. Więc tu jest na plus. Ogólnie jakieś tylko śmieci posprzątać, takie grubsze. I na razie to będzie wszystko. Na ten moment. Tutaj śmieci na pewno. Duże ilości tych śmieci widzę, że są. Tak wspomniałem, na razie to na początku, tutaj tak sobie ogarniamy i sprzątamy na tip-top. Zobaczmy, na razie jest tak elegancko zrobione. Widzę, że na razie te śmieci są dostępnie ogarnięte. Kurda. Kijowo mam, bo... Coś chyba wypadł wybierze, tego co widzę, nie sam słyszę, kijowo trochę. Mam nadzieję, że jakoś tam miałem będzie dobrze z tym wszystkim. Dobra, zaczynamy sprawy posprzątać, dopóki nie jesteśmy na zewnątrz. Ogarnijmy sobie cały z zewnątrz dom, na ile się uda. Bo na razie widzę, że okno na wszystko miałem jest, nie jest mocno zniszczone, więc może się da. Ja po dobrych kosztach zrobić ten dom po tanności. Więc ja będę się cieszył, jeśli tak się to właśnie uda. Bez zbędnych tutaj większych wydatków po prostu. No i takim dość nowym zarobkiem. Dobra, za widzę, że masz razie jest w miarę ściągnięta. Zaraz pójdziemy sobie od tej strony. Zobaczymy, czy teraz będziemy szanować, czy może je wykorzystamy. Nie wiem, czy można je renować. Renowacje prowadzić. Tych mebli zrobić. Może by tam było dość. Lepiej by wyglądałoby to. Ale na razie tego nie sprawdziłem. Możesz. Ile czasu grałem w tą grę, tak? Na razie tego nie sprawdziłem w subkontentach. No ale widzę na razie tam, że to jest. No ciekawy. Nieporządek. Krótko mówiąc, tutaj jakieś drzwi, ujojoj, ale sprzątania. Oczywiście śmieci tam trzeba posprzątać. Jakieś płytki są, tego co widzę. Więc zobaczymy, co są płytki. Są. Może je się położy zaraz na podłogę, bądź na ścianę. O kurwa, przerzucił. Może się nam jakoś to ogarnąć, bo od tej strony jak to wygląda. Czyli tak samo jak po tamtym rufie, to jest na przestrzał. No. Jakieś lampy robocze. Kuchnia. W takim, ani jakim, nie takim, jakim chciał stanie, ale nie jest jakoś tam
mocno źle to nie wygląda. Prowadzi do mnie do mego stanu, mądrego stanu i może z tego coś nam wyjść. To kanciapka taka powiedzmy, z tej łazienki, jak jeszcze sobie to obejdę, oblukam sobie wszystko tak na spokojnie, to jest pralnia, pralnia, ale w dobrym stanie. Czemu cała się tak tego domu wygląda, jak wygląda? Już muszę stwierdzić. Tu jest salon, powiedzmy, tu jest kuchnia. Tu łazienka, a tu pokój. Skromny domek. Można by rzec. Ale nie jest jakoś tam mocno tragicznie. Dobra. Dobra, to cenę można sobie sprzedać. Ja się tam chcę ogólnie te śmieci tak posprzątać, bo tu widzisz śmieci, to jest naprawdę ogrom mimo dużego domu. Więc troszeczkę czasu będzie się napocić na tym wszystkim, ale nie jest jakoś tam mocno tragicznie. Poszerzamy te śmieci. Na ile się uda tego tak zrobić, oczywiście jest spełniony. No cała jakaś malowania już jest gotowa. Tutaj następne rzeczy. Do przetknięcia. Całościowo nie jest jakoś tam mocno brudne to wszystko. Kurde, kata mnie tak będzie, że to jest katastrofa. Chyba jakieś tam pierdół, kiedy proszę dajemy, żeby to nie było. Dobra, to znaczy takie rzeczy pozostawiamy. Dobra, czyli ja musiałem teraz już co? No pierwsze co? Posprzątać tą podłogę z farmy. Wiadomo, że pewnie trochę jeszcze pali to lepiej ogarnąć, to jest wiadome. Ale będzie ogarnąć podłogę, to pewnie jeszcze wziąć sobie szczerze mówiąc. Ogarnąć wszystko tak w 100%. Musimy tak jeszcze tą lampę robocze sprzedać. Aż może wszystko potrzebujemy tyle na tyle i nie będzie można. Nie wiem, czemu jakoś tak fajnie to porobione jest estetycznie, ale czemu tak to z jednej strony dziwnie wygląda. Cyk, cyk. Dobra, czyli tak, teraz musimy to wziąć farmę. Farmę, przepraszam, tylko musimy wziąć sobie szmatkę. Wszystko ładnie wyczyścić. Pik, 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 leci. Tutaj jedziemy dalej. Tutaj oczywiście. Dobra, czy coś tu jeszcze jest takiego zanięcia? Nie, jakoś tam mocno tutaj nie jest. Ale idę mocno brudno, to jest jakieś pierdolowy. Sprzedamy szafkę. Kosz. Może kupimy coś nowe tutaj. Najgorzej widzę, że jest na odnajęcia. Najgorzej, bo to jest kuchnia. Czy ja mogę doczyścić te meble? Oh fuck. Czekajcie, szkoda, że nie mogę doczyścić tak, jak mam do gucia. Ale nie chcę na pewno jakiejś tych mebli z pieczą sprzedawać. Może same sobie nie są w jakimś złym stanie. Czekajcie, ja chcę zobaczyć jedną rzecz. Ulepszenia, czy ja nie mogę umieć. Czekajcie, co my tu mamy? Jeszcze mamy tak budownictwo, budowanie ogólne. Dobra, tu mamy umiejętności flippera w ogóle. To nie są w ogóle jeszcze kupione. Sprzedaż domów oczywiście mamy też odblokowane. Wtedy się dużo już tam nie zostało. Do ogarnięcia. Ogólnie tak, tutaj widzę, że nie jest tak źle.
Ściany same sobie są w miarę dobre. Można sobie trochę powiększyć pokój. Nie pokój, kuchnię. Więc teraz tak, no to pierwsze to bierzemy sobie teraz farbę. Widzę, że tam jakaś farba jeszcze wyszła. Trzeba tą farbę jeszcze usunąć. Zniwelować. Plamy. A i tutaj musimy jeszcze ogarnąć, prawda? Racja. Tutaj wchodzimy po ścianie, czy tak mogę, muszę wziąć ogólnie ogarnąć, jeśli mógłbym sobie wziąć i ułożyć tą ścianę całą. Dobra, tutaj sprzedamy tę lampę, oczywiście. Tylko żebyśmy teraz nie odpali i nie sprzedali ogólnie okna. Dobra. Ktoś tu jeszcze taki większy jest? Jest. Trzeba to już takie fajne biuro by to wyszło, szczerze mówiąc. Pokój tu bera w sumie. Może tak sobie. Gdzie to robić biura? Jeszcze sobie ogarniemy to co mniej więcej. Trzeba. Raczej chyba w tym odcinku z tego nie myśmy, nie zrobimy. Jak to co widzę. Ten kaszel. Kaszel. I strasznie męczy mnie. Tak powiem, katar właśnie, to mnie trochę wkurza. Jak to zrobić? To zrobię... to jest jakiś maciej stan chorobowy po prostu. Za to nic człowiek nie poradzi. Taki może taki kurde jest? Jest. No dobra, nie będę wnikał. Dobra, teraz weźmiemy sobie te płytki położymy. To są za płytki. To są takiego kształtu. O, tak, można sobie dopełnić sobie te płytki. Stubocenta. O kurde. Pyk. Dobra. Tyle się nie ma ciągnięcia jeszcze poprawić. No dzięki. Czy by to było dobrze? Było dobrze by. Dobra, weszczamy. Jesteś poziomie w całość. No jest trochę tak popękane, ale na szczęście widzę, że nie trzeba kupować płytek z nami. To już jest taki dobry plus. Na pewno fajny nowy plus większy niż było na zagarnięcie całości. Skupiając pozyskanie płytek, tak sobie mieliśmy, chcemy elegancko, który korzystaliśmy. Teraz tak, chcę to, czekajcie, jak to teraz myślę. Teraz tak, te płytki, cyk. Już mam wszędzie takie płytki. Chyba tak, już wszędzie chyba są te płytki takie. Elegancko. Czy to jeszcze jakieś, a to są jakieś plamy? Nie. Plamy tylko jeszcze idę. Nie, no szczerze, to nie tak się wygląda, trochę da się to ogarnąć. Tak, sprzedamy tą tablicę. Tak dalej, do pierdolki. Każdy może mieć jakieś indywidualnie, pod tym względem. Ja sobie to posprzedaję, to co mogę. Nie, to chciałem śmiecić się. Dobra. Jest umywalka, jest kibelek i jest wanna. Może jest. Boiler jest.
Gdzie światełko jest? Gdzie z której strony światełko jest? Włączony? Czekajcie, czy w ogóle jest światło? Nie, czyli musimy się jakąś lampę kupić. Czyli tak, bierzemy sobie oświetlenie. No, kupić lampę. Co w domu? Najlepiej wziąć. Teraz zobaczymy, czy ona będzie teraz tu działała. Czekajcie, a dlaczego to była ta lampa, włącz podpięty? Ten włącznik, jeśli to nie było do tego. A, przepraszam, musimy przecież kupować elektrykę. Po tej lampie. A, bo tak, bo to możemy przecież tak dodać. Gdybyśmy mogli zapalać sobie tak, mamy zapalone tylno. Ale oczywiście tak tego nie chcę zrobić. Czekajcie, jak to teraz zrobić? Jeszcze ten włączniczek jest taki, jeśli nie ma tu włączniczka, ale włączniczek był gdzieś tutaj. Dobra, i zobaczmy. Czekajcie, no to trzeba wziąć, usunąć sobie ten włącznik. I ten włącznik będzie raczej już równy z tymi wszystkimi włącznikami. Zajebiście. Innowacje, proszę Państwa, innowacje. Potrzebujemy lampy. Ja mi się raczej znała jakaś lampa. Jest tutaj też szamy, tutaj taka może być nieciekawa lampa. Ta burza. Króciższą, mniejszą, dobra. I teraz sobie musimy kupić elektrykę, czyli musimy kupić sobie gniazdko. Gniazdko może będzie tutaj. Wiadomo, nie wziąłem tego, nie robiłem pod ruch, jak powinno być. Czyli praktycznie jednakowe lampy, ale znaczy przełączniki, przepraszam. No, na pewno się mocno narządzę tego. Dobra, tutaj mamy tak, myśl ten worek. Czyli trochę na zewnątrz jeszcze poszło na widzę. No bo trochę tego jest. Tego sifu całego. Nie wszędzie się wszystko widzi zaraz. Chyba teraz się bierzemy za malowanie. Czwarte malowanie nie trzeba robić. Dobra, malujemy. Maksymalnie ile się da. Pik. No nie wiem, czy zawsze w ściany latało, ale ten kolor, który to jest taki serenowy, bardziej właśnie w stylu. I sobie pomalujemy. Pik. Pik. I jest farby, dobra, to już jedziemy dalej z farbą. Pik. Dobra, ramek tu będę obmalował, w sumie może będzie lepiej. Sam kuchu nie będę, ramek tu będę obmalował. Dobra, i lecimy. Do góry, do boku i tak.
Nie powiem szczerze, no może to tak zrobiłem, że mam ten. Nie wytrzymaj tej mamy. Zanim się pała. Dobra. Elegancko. Tu jest sobie taką samą, czekajcie, bo to widzę, że znowu jest jakiś wód. Czy ja jakoś tam nie mogę go ogarnąć, bo jestem taki wód, na przykład przy sobie jestem. Okej. Okay. Więc mi tam w ogóle trzeba więcej odcinków obejrzeć, a niestety się pewnie tego nie uda zrobić. Ogólnie, tutaj mnie zastanawiam, czemu ja nie mogę spryskać i nie mogę tego zrobić. Ale no właśnie, ja nic nie mogę zrobić, bo burz, budowanie, mycie. Mieszczącenie powierzchni? Nie. Ale szkoda, że nie będę sobie właśnie wziąć tego do domić, wyczyścić, jak potrzeba. Jedynie taki minus. Ono całościowo nie tak źle wygląda, no bo to jest kuchnia. Kuchnię tam też chciałem zrobić takim, bo to jest ciasno. A chciałbym taki stolik, to jest dwa stoliki. Stolik i dwa krzesełka tutaj dać. Zmierzymy sobie tak. A co się wydawało? Nie, tutaj też nie. Tak. Oświetlenie, ETV, LED, siedzisko, przechowywanie, stoły. Biurko. A gdzie jakiś taki zwykły stolik kawowy? Kurwa. Trochę tańszy będzie. Teraz tak. Ale tak, ale teraz... fotel biurowy... Czesławowi. Dobra, dajmy takiego jednego. No mały domek, to trzeba sobie jakoś tutaj będzie radzić. Tak, jakoś trzeba sobie to poradzić. Tym umiejscowieniem. Dobra, raczej dwa. Taka dwudomowa. Taki pokój i słowo osobowy domek, bo bardziej można powiedzieć. Tak, montaż, teraz chcę tak. Nie, to mi chodziło o sklep, ale wyłączenie drzwi. Drzwi chcę. Te drzwi pasowały? No nie. Chyba co, ja pytanie, że mogę tu jakieś większe drzwi założyć. Nie no, aż takie to nie będę zakładał, aż jakieś takie. Znaczy, czy są opcje drzwi... Drzwi garażowe, czy to wnętrzne? O. Nie chcę mi się malować sobie. Trzeba trochę bardziej tu będzie pokój minować. Aha. No to jeszcze trzeba będzie chyba jednak domalować tutaj kawałek. Kawałek drzwi na ścianie, przepraszam. Teraz tak, patrzcie, czy w ogóle to pasuje do tego. Nie, nie pasuje. Myślałem, że jednak będzie pasował. Jednak to nie patrzcie chyba vis-a-vis ludzi. Nie. Niestety tak to nie jest zrobione. I tu widzę, że kawałek nie do ciągnięcia. No, dobra. Podłóg nie będę ruszał. Podłogi są miałe do wysania. Tutaj więc teraz ten tu. Powiem szczerze, to jest dom dla youtubera, można powiedzieć. Dom dla youtubera, o. Dom jest dobry tytuł. Chytliwie. Szczerze mówiąc. No, szczerze? Daj mi się to wygląda. Taki domek. Kupić. I to powoli nagrywać. Jest jakiś duży. Jakieś let's play, gameplaye, całe coś. Takie coś. Zajebista sprawa. Szanki, żeby jeszcze były akustyczne. To w ogóle by było potrzeba. Zasada taka, automobilek nie będę malował. Tak, no ja tutaj może będę. Nie wiem, zobaczę. To jest tu takie studio nagle bardziej, to tam tyle fałdy marnować.
Rozdziel skilla będzie idealnego odległości. Tik. Cyk. I lecimy dalej. Oczywiście są niezwarby. O co by innego. No i teraz jeszcze jedna ściana nam zostaje. Malowania. Będziemy mieli spokój. Będziemy sobie ogarniać już na tym odcinku jeszcze. Bo naprawdę będę chciał tutaj zrobić taki pokój dla youtubera. Naprawdę, mi się podobał. Wyzyski nic robią do pokoju. Fajnie wszystko będzie zrobione. Jeszcze kawałek. No i git. Myślę, że w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, chcecie, pojawiły komentarze, nie zlizał, na nic, będzie się czasem do godziny. Na razie, cześć.